Witamy w ośrodku 2137 Fundacji SCP. Tutaj właśnie przechowujemy wszystkie anomalie. Po lewej możecie Państwo zobaczyć samoregenerujące się ciasto. Tuż za nim macie statuę, która porusza się tylko, gdy się na nią nie patrzy. Fascynujące, prawda? A po prawej mamy międzywymiarowe bóstwo, które zmierza do naszego świata, aby go unicestwić. Szkarłatny Król. Przez jednych nazywany szatanem, przez innych pożeraczem światów, a przez jeszcze innych ojcem stworzenia. Strona Fundacji SCP funkcjonuje od ponad 13 lat i na ich przestrzeni wielu autorów pisało opowiadania i artykuły o niestworzonych obiektach anomalnych, które Fundacja SCP przechowuje. Prócz nich jednak pisarze rozwinęli bardziej mitologiczną sferę uniwersum. Czy to choćby poprzez dodania organizacji Kościoła Zepsutego Boga, czczącego Mekhanę, czy ich przeciwników, kulty sarkickie, czczących demoniczną Yaldabaoth. I choć wiele z tych bóstw religii i mitologii udało mi się wcześniej omówić, to nie sięgnąłem po jedną z najbardziej tajemniczych postaci w uniwersum SCP, jaką jest właśnie Szkarłatny Król, czyli najprawdopodobniej jedna z najpotężniejszych istot we wszechświecie, a zarazem najbardziej przerażająca. A we wszystkim z tej strony Pio, a dziś zajmiemy się właśnie całą historią Szkarłatnego Króla. Hejka, jeszcze zanim przejdziemy do filmu, ostatnio rzuciłem ogłoszenie, że może trochę mniej będę aktywny na głównym kanale i będę częściej wrzucał rzeczy na drugi kanał, bo jednak mam trochę parę rzeczy, szkoła się zaczęła. Zasubskrybujcie go koniecznie, bo tam pojawią się na przykład pełne raporty niektórych SCP, które omówię dzisiaj w tym filmie, a ponadto różne inne ciekawe materiały, głównie czytanki SCP albo gry. Tak więc wbijajcie tam koniecznie i dzięki, że jesteście. Jak na pradawne bóstwo przystało? Bardzo trudno nam określić, kim tak naprawdę albo czym jest Szkarłatny Król. Można go z łatwością porównać do mitologicznych postaci rodem z opowieści Lovecrafta. W uniwersum SCP mamy bowiem już nawiązania do Cthulhu albo do Hastura, który w fundacji przyjmuje postać powieszonego króla, władającego światem a la Gadda. Ale to historia na zupełnie inny materiał. Sam Szkarłatny Król jest jednak najpewniej nawiązaniem do postaci Stephena Kinga, Karmazynowego Króla. Jednak nasz szkarłatny władca jest zdecydowanie połączeniem najgorszych koszmarów Lovecrafta i Kinga razem wziętych. Na jego temat mamy jedynie strzępki informacji, a każda z nich jest coraz bardziej niepokojąca. Wiele z historii opowiada nam o nim jako o gwałcicielu, mordercy i istocie, która nienawidzi wszelkiego stworzenia. Inne zaś o tym, jak sprawnie włada swoim królestwem i mimo wszystko w swoich działaniach jest zimny i wyrachowany. O jego wyglądzie nie wiemy praktycznie nic, ale dużo wiemy o jego motywach, tym jak wpływa na ludzi i jakie zagrożenie stanowi dla naszego świata. Więc zacznijmy od początku. Żeby poznać Szkarłatnego Króla, musimy poznać jego motywacje, a te ładnie pokazuje nam opowiadanie Dust and Blood, Proch i Krew, autorstwa Diorica. Opowiada ono o stworzeniu świata i posadzeniu drzewa wiedzy, z którego wyrósł wszechświat. Wokół niego pojawiło się wiele bóstw, ale jedno było szczególne. Miał na imię Karak i niedługo miał przyjąć miano Szkarłatnego Króla. Karak, mimo że nie był najsilniejszym ani najpiękniejszym bogiem, obdarzony został darem świadomości. I ta świadomość sprawiła, że cierpiał. Cierpiał do tego stopnia, że stwierdził, że o wiele lepiej byłoby mu, gdyby umarł, a z nim całe stworzenie, aby pozbawić je świadomości, bo według niego egzystencja była cierpieniem. Tak też postąpił i z dnia na dzień pożerał swoje siostry i swoich braci, we wściekłości rosnąc w potęgę, ale wraz z jego królestwem rosło jego cierpienie. Szkarłatny Król miał pod swoją władzą legiony istot i bogów, a jedną z nich była Sanna, najpiękniejsza i najmądrzejsza z nich. Szkarłatny Król pojął ją gwałtem i spłodził jej 7 córek, które potem siłą przyjął jako narzeczone. Sanna umarła przy porodzie, dlatego żeby jego nowe narzeczone nie podzieliły jej losu, zamieścił na nich 7 pieczęci. W opowiadaniu czytamy następnie o 7 rodach dzieci Szkarłatnego Króla, każde z jego narzeczonych i każde z nich stłumił i okaleczył, tak aby nie mogły powstać przeciw niemu. Swoją drogą jest dużo teorii co do dzieci Szkarłatnego Króla i tego, że niektóre z nich są w posiadaniu Fundacji SCP. Ale dzisiaj nie będę wam tego spoilerował, o kogo może chodzić. Jeśli chcecie zobaczyć materiał o dzieciach Szkarłatnego Króla, zostawcie pozytywną ocenę pod tym filmem i napiszcie komentarz, żebym wiedział po prostu, że tego chcecie, nie? Okej. 7 żon, 7 pieczęci, 7 dzieci. Zapamiętajcie tę symbolikę, bo będzie ona całkiem ważna w późniejszej części filmu. Artykuł kończy się zapowiedzią tego, iż Szkarłatny Król zbliża się do naszego świata. Jego celem jest pochłonięcie i zniszczenie wszelkiego stworzenia. i nic go nie zatrzyma. Jego królestwo powiększało się i rosło z dnia na dzień. Opowiadanie Three Short Scenes About Death, 3 krótkie sceny o śmierci, pozwala nam przyjrzeć się odrobinę bliżej postaci króla i jego władzy. Czytamy w nim, że jego głos jest jak szczebiot miliardów niedostrzegalnych owadów, zmieniający się i wirujący, cały czas w ruchu. Nie był niski, ani wysoki, ani kakofoniczny, ani jednostajny. Po prostu był. W kolejnym opowiadaniu, Pod dwoma drzewami, dowiadujemy się o nadejściu wyznawców Szkarłatnego Króla na ziemię. Czytamy w nim o początku ludzkości, o innej historii biblijnych Kaina i Jabla i o tym, jak ludzkość pod wodzą Adama została przepędzona z raju przez plemię Daewitów, fikcyjny naród w uniwersum SCP, który wyznawał od wieków Szkarłatnego Króla i który później zniewolił wyznawców Sarkicyzmu i ich największego proroka, wielkiego karcystę Iona. Kult Szkarłatnego Króla ewoluował przez wieki aż do dzisiejszych czasów, w których wiele kościołów na zachodzie i w Ameryce służy tak naprawdę potajemnie sekcie Dzieci Szkarłatnego Króla. Idąc w ślady za ich panem, kult i ich wyznanie niesie ze sobą przerażające praktyki, a ich dokonania zbliżają świat do niechybnej zagłady. Skoro wiemy już mniej więcej, jaką postać i cel przyjmuje Szkarłatny Król, muszę wam trochę opowiedzieć o tym, skąd się wziął w uniwersum SCP. Pierwszym raportem, w którym wspominana jest ta istota, jest SCP-231. Specjalne wymagania kadrowe, autorstwa doktora Clefa, jednego z najznamienitszych pisarzy na wiki. W jego skład wchodzi 7 kobiet, oznaczonych od SCP-2311 do SCP-2317. Choć kobiet to tutaj złe słowo, to dziewczynki w wieku nastoletnim, które zostały uratowane podczas najazdu na magazyn organizacji Dzieci Szkarłatnego Króla, podczas gdy odprawiano na ich okropne rytuały. Każda z dziewczyn jest w zaawansowanym stadium ciąży. Fundacja prędko zrozumiała, że to, co dziewczynki urodzą, nie będzie ludzkie i przyniesie światu zagładę. 6 z 7 dziewczyn umarło, bo w fundacji nie udało się zatrzymać porodu, a ich dzieci, czymkolwiek były, doprowadziły do wielu incydentów, które skutkowały śmiercią dużej ilości personelu fundacji. Z każdą kolejną martwą dziewczyną incydenty były coraz poważniejsze, a z notatek Dzieci Szkarłatnego Króla wynika, że jeśli ostatnia przy życiu SCP-2317 urodzi, jej dziecko przyniesie na świat ostateczną zagładę. I tu pojawia się sedno całego raportu, czyli rozwiązanie problemu SCP-2317. Fundacja nie może jej zabić, nie może też pozwolić na urodzenie końca świata. Dlatego, aby zapobiec porodowi, powstała procedura 110 Montauk. Nikt nie wie, czym jest ta procedura. Jedyne, co wiadomo pracownikom fundacji, to fakt, że jest to najbardziej okropne doświadczenie, na jakie pracownicy mogliby się zdobyć. Do tego stopnia okropne, że osoby przeprowadzające procedurę noszą specjalne maski, żeby nikt nie widział ich tożsamości, bo nie chcą się przyznawać do tak brutalnych czynów. Wiele osób rezygnuje z pracy po przydziale do SCP-231. Wiele osób musi być poddane terapii amnezyjnej, żeby zapomnieć o takim okrucieństwie. O procedurze wiemy naprawdę bardzo mało. Wiemy, że przeprowadzać ją mogą tylko pracownicy klasy D, czyli byli więźniowie skazani za czyny takie jak gwałty, morderstwa i tym podobne. Wszystko pod nadzorem zamaskowanych naukowców fundacji, którzy przyglądają się temu, co robią dziewczynce. Taki szok i trauma, takie okrucieństwo skutecznie sprawiają, że nie dochodzi do porodu SCP-2317. Jednak to nie wystarczy. Za każdym razem, gdy procedura dobiegnie końca, SCP-2317 usuwa się pamięć, by zapomniała o tym doświadczeniu i wykonuje się je na nowo, aby na nowo doświadczyła traumy i bólu. Nikt nie wie, czym jest procedura 110 Montauk. Nikt nie chce wiedzieć, czym jest procedura 110 Montauk. Mamy parę teorii oczywiście, ale nie chcę wam psuć humoru. Przynajmniej nie w tym filmie. Cokolwiek fundacja robi, to coś działa. Raport SCP-231 jest specjalnie napisany jak najbardziej kryptycznie i jak najbardziej tajemniczo, aby czytelnik nie wiedział nic, a jednak aby jego wyobraźnia dopowiadała mu wszystko. I dlatego jest zaliczany właśnie do dziedzictwa fundacji, bo po prostu to jest zajebiście wykonany horror i tyle. Groźba końca świata, którą można zażegnać tylko największą na świecie dozą okrucieństwa na małej dziewczynce. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka, jednak na drugi i trzeci zauważamy nieco więcej. Między wierszami ukryty jest bowiem tekst, który można dostrzec jedynie wchodząc w kod strony. Poemat. Poemat do Szkarłatnego Króla. Pięknie rymowany tekst opowiada demoniczną historię króla czyhającego ze swojego królestwa i obserwującego nasz świat i jego 7 narzeczonych, rodzących coraz to kolejne abominacje. Doktor Clef cytuje parokrotnie Biblię, co jest jego specjalnością, ale skupia się głównie na porównaniu 7 pieczęci. 7 pieczęci, 7 żon, 7 pieczęci pękło. Została tylko jedna. SCP-231 został napisany w 2008 roku, więc praktycznie na początku powstawania Fundacji SCP. Jednak 6 lat później dr Clef powrócił do tematu Szkarłatnego Króla, bo wielu autorów pisało swoje opowiadania i SCP na ten temat, a mistrz ponownie musiał pokazać nam, jak napisać prawdziwie przerażającą historię. Mamy rok 2014, a przed wami pierwszy SCP o niespotykanej klasie Apolion, SCP-2317, Drzwi do innego świata. Raport ma 6 zakładek, 6 wersji. Pierwsza pokazuje nam raport, który ukazuje się tylko dla pracowników o upoważnieniu poziomu 0, następna poziomu 1 i tak dalej, aż do poziomu upoważnienia Rady o 5, najwyższego poziomu 5. Każda iteracja dodaje nowych faktów i informacji na temat tego, czym jest SCP-2317 naprawdę i jak powinno się go zabezpieczyć. Tak więc, czym jest SCP-2317? Dla zwykłego badacza o poziomie upoważnienia 0, SCP-2317 to po prostu drzwi do innego świata. I w sumie taki jest też tytuł SCP. Kropka. Nawet nie wiemy, jaką ma klasę podmiotu. Im dalej idziemy jednak w hierarchii, dowiadujemy się, że stoi za tym coś więcej. Personel przydzielany do tego obiektu, o klasie Keter, czego dowiadujemy się na poziomie pierwszym, musi być zmieniany co miesiąc na konsultacje psychologiczne, a podczas pobytu w ośrodku personel otrzymuje hełmy maskujące i zmieniacze głosu, aby ochronić ich tożsamość. Personel klasy D, posiadający przeszłość skazanych za morderstwo, ma być przydzielony co miesiąc do obiektu celem wypełniania tzw. procedury 220-Calabasas. Zauważacie powoli nawiązania? Przejdźmy dalej. Inny wymiar po przejściu przez drzwi nazywany jest SCP-2317-PRIM i prezentuje nam kilkukilometrowe solnisko z wielkim okręgiem 7 kolumn. Parę kilometrów pod tym okręgiem znajduje się uwięziona przeogromna istota, skuta 7 łańcuchami. Istota ta zdaje się być otyłą, humanoidalną kreaturą z ogromnymi proporcjami. Szacuje się, że wyprostowana mierzy około 200 kilometrów. Posiada kiełkujące z głowy rogi przypominające gałęzie drzew, brakuje jej dolnej szczęki, a jej całe ciało pokryte jest milionami łusek. 7 ciężkich haków jest przyczepionych do pleców istoty, z czego każdy przyczepiony jest do ciężkiego stalowego łańcucha połączonego z dolną częścią każdego z 7 filarów, osadzonych na suficie pomieszczenia. W momencie pisania tego dokumentu 6 filarów lub łańcuchów jest uszkodzonych lub zniszczonych i tylko 1 łańcuch pozostaje nienaruszony. Dowiadujemy się, że personel klasy D wyznaczony do wypełnienia procedury 220-Calabasas tak naprawdę nie jest personelem klasy D, a naukowcem poziomu 4, który ma wypełniać potajemnie instrukcję przedziwnego rytuału. Rytuał składa się na naukowca fundacji wraz z fałszywym personelem klasy D, którzy przechadzają się wokół kolumn na powierzchni solniska. Mają powoli skrapiać okolice krwią przyniesionej ze sobą kury hodowlanej i wypowiadając słowa rytuału. 7 pieczęci, 7 kręgów, 7 tronów dla Szkarłatnego Króla, krew starych bogów, woda dla nowego króla. Raport ostrzega, że jeśli rytuał zostanie odprawiony niepoprawnie, może dojść do scenariusza klasy XK, a co za tym idzie, końca świata. Jest tylko jeden mały problem. W ostatniej iteracji raportu, przeznaczonej tylko dla Rady o 5, czytamy, że rytuał jest fałszywy. Uwięziona pod ziemią istota, której imię ocenzurowano, a nazywana jest pożeraczem światów, została tam zamknięta przez lud z innego wymiaru, skuta 7 łańcuchami przed wiekami i z biegiem lat łańcuchy te pękają. Rytuał wcale nie pomaga utrzymać SCP-2317 w ryzach. On służy tylko temu, aby pracownicy fundacji myśleli, że mają jakikolwiek wpływ na zabezpieczenie obiektu. Tylko Rada o 5 naprawdę. A jest nią to, że za około 30 lat ostatni łańcuch pęknie i nastąpi koniec świata. A fundacja nie ma na to wpływu. Stąd oryginalnie Clef nadał obiektowi klasę Apolion, czyli zagrożenie, które jest nieuniknione i z którym fundacja nie może nijak walczyć. Autor pożałował prędko nadania mu tej klasy, bo nie była zbyt dobrze przyjmowana przez społeczność i wrócił do Ketera, ale i tak zasiał w czytelnikach ziarno zwątpienia i strachu przed końcem, tak jak zrobił to już wcześniej przy SCP-231. Wiele osób teoretyzuje, że SCP-2317 to właśnie Szkarłatny Król. Sam Clef jednak mówi, że w jego mniemaniu oba te obiekty nie mają nic wspólnego, mimo że znajdują się w tym samym uniwersum. Oczywiście nawiązania co do nazw procedury i 7 łańcuchów, 7 pieczęci i 7 żon jest zbyt oczywiste. Sam SCP musi mieć coś wspólnego ze Szkarłatnym Królem. Według mojej osobistej teorii SCP-2317, pożeracz, jest po prostu jedną z istot pod władzą Szkarłatnego Króla i jest kolejnym zegarem, tak samo jak będąca w ciąży SCP-2317, zegarem odliczającym czas do końca świata, do nadejścia Szkarłatnego Króla. Co się jednak stanie, gdy Szkarłatny Król rzeczywiście przedostanie się do naszego świata? Jak będzie wyglądał nasz koniec? I czy rzeczywiście jesteśmy zgubieni, jak przewiduje Rada O5? Zagłębmy się w kolejne raporty, które nam trochę bardziej mówią o przyszłości i przeszłości naszego Czerwonego Władcy. Czerwonego Władcy, Szkarłatnego Króla, bo w sumie przez wieki nazywano go naprawdę różnie. Przykładem będzie tutaj SCP-3838 autorstwa Tufto, czyli grupa 8 plemion turkmeńskich, które zamieszkują różne ery czasów. Pierwszy na przykład zamieszkuje okres od 110 do 290 roku naszej ery, trzeci od 1870 do 2054, szósty od 3020 do 3450, a ósme mieszka daleko w przyszłości i odłączone jest od reszty siódemki i najprawdopodobniej służy istocie zwanej karmazenowym khanem, czyli innej nazwie na Szkarłatnego Króla. Według legend 7 plemion, bowiem w przeszłości u zarania dziejów nastąpiła wielka bitwa, w której 7 plemion walczyło ze Szkarłatnym Królem i wypędziło go z naszej rzeczywistości. Czwarte plemię, SCP-38384, jest inne niż wszystkie i stara się zjednoczyć resztę plemion, które zdaje się zapomniały o ich przeszłości. Czwarte plemię kładzie nacisk na starożytną urnę, którą mają w swoim posiadaniu jako artefakt. Jako jedyni z 7 plemion posiadają nadal urnę, w której zamknęli upadłego wroga i jako jedyni pamiętają o tym, że poprzysiągł, że powróci. Dlatego starają się połączyć siły podróżujących w czasie plemion, by zjednoczyć się przeciwko rosnącemu w siłę karmazynowemu khanowi. 7 pieczęci, 7 plemion. 6 odzyskanych, 1 będą moje, a przed końcem waszych dni nadejdzie karmazynowy khan. Inny raport, również autorstwa Tufto, SCP-3150 i również traktujący o podróżach w czasie, pokazuje nam wizję przyszłości i fundacji SCP walczącej ze Szkarłatnym Królem. W nim to jeden z agentów fundacji spotyka podróżnika z przyszłości, który twierdzi, że należy do wojska Imperium Odzyskiwania Islamskich Artefaktów, czyli najwidoczniej nowszej wersji organizacji ORIA, czyli Biuro Odzyskiwania Islamskich Artefaktów, grupy, która aktualnie nie jest zbyt przyjazna fundacji. Natomiast agent Oria z przyszłości, widząc agenta fundacji, twierdzi, że skoro jest z fundacji, to jest dobrym człowiekiem, sprzymierzeńcem, w wojnie. Starzy wrogowie są teraz nowymi przyjaciółmi. W wojnie? Pyta agent fundacji. Tak, w jedynej wojnie jaka pozostała. W wojnie przeciwko czerwonemu szachowi. Przegrywamy. Czymkolwiek jest przyszłość, jeśli jest w niej Szkarłatny Król, nie wygląda ona zbyt dobrze. Ale oczywiście to tylko jedna wersja historii, tylko jedna rzeczywistość, bo jak wiecie, uniwersum Fundacji SCP nie ma kanonu i to od ciebie zależy, które strzępki historii połączysz w jedno i które będą dla ciebie tą prawdziwą wersją. Dobra, to teraz może trochę bardziej na wesoło. Następne SCP na naszej drodze bardzo luźno nawiązuje do Szkarłatnego Króla, ale robi to całkiem sprytnie. SCP-3806 to budka telefoniczna w formie mauzoleum, która pojawia się w losowych cmentarzach, a po skorzystaniu z niej dodzwonimy się do firmy, która może nam zarezerwować życie pozagrobowe. Całkiem za darmo, bez żadnych haczyków. Czemu? No bo wiecie, we wszechświecie czyha wiele niebezpieczeństw i bóstw, które chcą pożreć twoją duszę. Jeśli wierzysz w jakiegoś boga, to módl się, żeby jego obietnice były prawdziwe, bo inaczej skończysz na wieczność w gnijącym ciele, albo zostaniesz porwany przez Szkarłatnego Króla, albo Yabadabadu, czy jak ona tam miała. Tak, to jest cytat. Ten raport dosłownie żartuje sobie z tego, że imię bogini sargistów, Yaldabaoth, jest cholernym łamańcem językowym, tak jak Cthulhu, albo Nyarlathotep, albo czy jakiekolwiek inne bóstwo Lovecrafta, okej? Nie oszukujmy się. W każdym razie dowiadujemy się, że bóstwa pokroju Szkarłatnego Króla albo Yaldabaoth porywają zbłąkane dusze i torturują je w swoim królestwie. No to trochę przykre. Więc warto sobie zarezerwować miejsce w jakichś spokojnych zaświatach. Albo w Valhalli. Tak, możesz zapisać się do Valhalli, żeby cię wskrzesili na koniec świata i żebyś mógł się napieprzać ze Szkarłatnym Królem i jego armią ile wlezie. Śmiało! Całkowicie za darmo. Tak, stąd nazwa tego skipa. Jestem oczekiwany w Valhalli. Uwielbiam poczucie humoru pisarzy na SCP Wiki. Skoro już jesteśmy przy armii Szkarłatnego Króla. Jest ona dość potężna. Słyszeliście o tajnej bazie sarkistów albo o mechach kościoła zepsutego boga? Zapomnijcie, przed wami Lord Goran, szósta ręka Szkarłatnego Króla. Czyli taki odpowiednik prawej ręki, tylko że szósta. Lord Goran jest opisany w jednym z dokumentów organizacji Ręki Węża. Zwany także jako Rogata Bestia, Niszczyciel Królestw, Płomień Gniewu czy Zguba Aniołów. Ten wielgachny skurwysyn kiedyś prowadził armię Szkarłatnego Króla i znany był z brutalnych pogromów pomniejszych wrogów swojego władcy. Za jego kadencji pomógł zdobyć ponad 48 wymiarów i był umiłowanym pupilkiem Szkarłatnego, dopóki nie został uwięziony, gdy próbował podbić wszechświat pod władzą jednego z archonów Yaldabaoth. Co łamało traktat Cierni i Mięsa, zapisany przed wiekami, mający na celu trzymanie Szkarłatnego Króla z dala od światów Yaldabaoth. Szkarłatny Król poddał Lorda Gorana banicji do zapomnianego wszechświata i uwięził go na nieokreślony czas. Jednak kiedy nadejdzie pora, Lord Goran powróci, by pomóc swemu władcy przedostać się do naszego świata. Brzmi znajomo? Rogaty kolos, uwięziony w innym wymiarze... Wiele osób teoretyzuje, że Lord Goran to tak naprawdę SCP-2317, niedługo mający się wydostać z łańcuchów zrobionych z mięsa i kości innych kolosów, a od naszego świata dzielą go tylko drzwi zabezpieczone przez fundację. Podbił już 48 wymiarów. Czym dla niego jest ten jeden, nic nieznaczący nasz? Oczywiście, żeby nie było, nie cała armia Szkarłatnego Króla jest na jakimś wypizdowie górnym przywiązana do ściany kajdankami BDSM. Część z nich jest tuż pod naszym nosem. Globalna Koalicja Okultystyczna, czyli organizacja, której głównym celem jest badanie i niszczenie obiektów anomalnych, trafiła na dość ciekawy przedmiot, jakim jest 7 włóczni Szkarłatnego Króla, oznaczone jako obiekt KTE-2013 Kapalamendes. Każda z nich jest opętana przez jednego z 7 demonów, lordów na usługach Szkarłatnego Króla. Po dotknięciu przez człowieka danej włóczni, osoba traci swoją świadomość i jest ona zastępowana daną istotą, przy czym wszystkie włócznie mają swoje specjalne zdolności. Jedna sprawia, że po jednym muśnięciu każda istota żyjąca wykrwawi się w parę sekund, inna pozwala na otwieranie ognistych portali, a jeszcze inna pozwala na przemianie wody w krew i przyzywanie wszelkiego robactwa. Najciekawsza rzecz jednak manifestuje się, gdy włócznie znajdą się w bliskim kontakcie ze sobą. Dwie włócznie połączone razem mogą stworzyć mikroportale do innego wymiaru. 3 portal o rozmiarach dziecka, 4 i 5 o rozmiarze normalnych rozmiarów humanoida, a 6 o gigantycznym rozmiarze pozwalającym na przejście z innego wymiaru istot większych niż ludzie. Nie wiadomo, jak duży i jak potężny portal mógłby zostać utworzony, gdyby wszystkie 7 włóczni znalazły się w jednym miejscu, jednak z pewnością byłoby to katastrofalne w skutkach. Wiemy bowiem, że każdy z demonów we włóczniach służy Szkarłatnemu Królowi i chcą pozwolić mu na wkroczenie do naszego świata. A, i jeszcze jedno. Globalna Koalicja Okultystyczna nie ma pojęcia, gdzie znajduje się 7. włócznia. Posiadają tylko ich 6. Co więcej, nie mają pojęcia, jak ich zniszczyć. Komukolwiek je oddają do próby unicestwienia, od razu stara się ich pozbyć, bo przynoszą nieszczęście i śmierć dla ich kompanów. Aktualnie 6 włóczni znajduje się pod opieką fundacji, którym GOC oddali obiekty do czasu, aż nie uda się odnaleźć sposobu na ich permanentną likwidację. Włócznie Szkarłatnego Króla to kolejny ciekawy wątek, który można by rozwinąć w osobnym materiale i stwarzają dość duży potencjał do kreowania coraz to nowych teorii co do Króla samego w sobie. Jak widzicie, jego armia rośnie w siłę, jego wyznawcy się buntują, a łańcuchy, narzeczone, urny i włócznie pękają i rozrywają się w konwulsjach, aby ogłosić jego przyjście. Przyjście prawdziwego Szkarłatnego Króla. Pora na omówienie sedna sprawy. Przed wami SCP-001. Szkarłatny Król. Ta propozycja SCP-001 wyszła od nikogo innego jak od samego Tufto, czyli autora wcześniej wspomnianych skipów, który mocno rozwinął lore Szkarłatnego Króla i tutaj dochodzi do jego zwieńczenia. Od razu prosto z mostu dowiadujemy się, że Szkarłatny Król wcześniej miał klasę Keter, jednak zmieniono ją na bezpieczne z nieznanych nam powodów. Raport 001 Tufto jest bardzo obszerny, dlatego pozwolę go sobie skrócić jak najbardziej mogę, żeby przekazać wam tylko najważniejsze informacje. Dowiadujemy się bardzo podstawowych rzeczy, czyli na przykład fakt, że aktualnie nie należy martwić się przechowywaniem SCP-001, ponieważ przechowuje się on sam, a dowiodło tego śledztwo doktora Roberta Montauk, który odpowiada m.in. za procedurę 110 Montauk i za przechowywanie SCP-2317. Czytamy dalej, że SCP-001 to właśnie mityczna kreatura o mianie Szkarłatnego Króla, która próbuje się przedostać do naszego wymiaru od paru tysięcy lat. Nie, to zostało przekreślone, więc próbuje się przedostać do naszego wymiaru od około 300 lat. Ciekawe. Zapamiętajcie to. Cały raport podzielony jest na 3 główne sekcje, a w każdej z nich dr Montauk przeprowadza przesłuchanie z niejakim Deepeshem Spivakiem, przywódcą sekty Dzieci Szkarłatnego Króla. Sekcje dodatków raportu tytułowane są następująco. Faza pierwsza – krew. Faza druga – beton. Faza trzecia – wycie. W skrócie dr Robert Montauk w wywiadach z przywódcą kultystów dowiaduje się, że Szkarłatny Król kieruje się 3 prawami, określonymi kolejno prawem krwi, prawem betonu i prawem wycia. Prawo krwi jest prawem Szkarłatnego Króla, prawem, które istniało od zarania dziejów, gdzie panowie władali niewolnikami, gdzie ubodzy byli wyzyskiwani przez bogatych i panowała śmierć. Świat był brutalny i pełen nienawiści. Deepesh Spivak wykazuje bardzo duże zainteresowanie procedurą 110 Montauk. Nie zdradza nam, czym ona jest, ale jest pełen podziwu dla doktora Montauk. Tłumaczy mu, że procedura działa, ponieważ kieruje się ona właśnie prawem krwi, prawem brutalności i nienawiści. Okazuje się, że dr Montauk, tworząc procedurę, chciał jak najbardziej zranić Szkarłatnego Króla. Chciał zemścić się na kulcie Dzieci Szkarłatnego Króla, bo był przekonany, że odpowiadają oni za zaginięcie jego brata, Jacoba Montauk, o którym Tufto napisał osobne opowiadanie, Some Are Born to Endless Night, w którym Jacob trafia uwięziony do innego wymiaru, w którym prawami fizyki i rzeczywistości rządzą sny. Drugim prawem, w którego władaniu jest Szkarłatny Król, jest prawo betonu, czyli prawo cywilizacji, porządku, tego, co reprezentuje sobą nasza nowoczesna codzienność i sama fundacja, chcąca mieć wszystko przeanalizowane i skatalogowane. Zupełne przeciwieństwo prawa krwi. W jednym z dokumentów w raporcie czytamy zeznanie byłego członka Dzieci Szkarłatnego Króla, Jacka Hersta. Jack posiadał zdolność postrzegania świata poprzez perspektywę ludzi z przeszłości. Mężczyzna opisywał, jak kiedyś doświadczył wizji wielkiej bitwy u zarania dziejów. Bitwy między starożytnymi plemionami, najpewniej skaczącymi między erami SCP-3838, a armią Szkarłatnego Króla. Jack widział tę bitwę z 2 różnych perspektyw i obie były drastycznie różne. W jednej wersji Szkarłatny Król jest fizyczną postacią pełną brutalności, władającą bogatym królestwem. Ale z perspektywy nomadzkich plemion, królestwo Szkarłatnego Króla było biedne, jego poddani byli wygłodzeni i błagający o wybawienie, a sam król przyjmował formę wyjącego wiatru. Ostatecznie Szkarłatny Król został pokonany i zapieczętowany, ale Jack był zbyt przerażony tą wizją, wizją prawa krwi i prawa betonu ścierających się ze sobą, że odszedł z kultu. Zapamiętajcie te kwestie 2 praw walczących ze sobą, bo to właśnie definiuje 3 prawo, prawo wycia. Prawo wycia przedstawia to, co się dzieje, gdy prawo betonu góruje. Wtedy prawo krwi się buntuje i próbuje mu dorównać. I tak samo, gdy prawo krwi przejmuje władzę nad światem, cywilizacja powstaje na nowo, aby wyrównać skalę brutalności. Prawo wycia to ta różnica perspektyw, to jak współcześni ludzie postrzegają przeszłość jako brutalną i to jak sługi Szkarłatnego Króla postrzegają cywilizację jako bezsensowną. To dość skomplikowany koncept, wiem, ale zaraz wszystko wam się rozjaśni. W jednym z dodatków w SCP-001 czytamy, że dr Montauk odkrył, że pierwszym dokumentem wpisanym przez fundację nie był wcale dokument 001 o Szkarłatnym Królu, a o SCP-173. Rada O5 jednak stara się ukryć ten fakt, co jest odrobinę podejrzane. Do tego stopnia O5 boją się tego odkrycia, że zamordowali badacza, który wcześniej dokopał się do tych prawdziwych informacji o początku organizacji. Dlaczego więc to Szkarłatny Król oznaczony jest jako 001, skoro to nie dla niego została stworzona fundacja? Do tego też dojdziemy za moment. Na początku przejdźmy do najważniejszej części raportu, czyli tego, czym jest Szkarłatny Król tak naprawdę. Deepesh Spivak ma bardzo prostą odpowiedź dla doktora Roberta Montauk, który jest coraz bardziej poirytowany całą tą sytuacją. Zaczyna odchodzić od zmysłów. Szkarłatny Król jest jego jedyną obsesją i nie odpuści, dopóki nie dowie się o nim wszystkiego. Otóż okazuje się, że Szkarłatny Król jest ideą. Szkarłatny Król nie istnieje w fizycznej formie. Można by nawet powiedzieć, że w ogóle nie istnieje. Dla jednych Szkarłatnym Królem może być SCP-2317, dla innych może być to coś, co narodzi się z SCP-2317, dla jeszcze innych to wiatr na polu bitwy, albo krew niewolników. Od lat to, w co ludzie wierzą i czego boją się najbardziej, jest Szkarłatnym Królem. Przywódca kultu na koniec rozmowy z doktorem Montauk daje mu jedno ostrzeżenie. Bądź ostrożny, doktorze. Prawo wycia może cię złamać. I rzeczywiście, tak też miało się stać. Montauk z każdą dalszą notatką zdaje się być coraz bardziej zafiksowany na punkcie Szkarłatnego Króla. Zaczyna wypowiadać się z podziwem dla jego postaci. Zaczyna się upodabniać do Dzieci Szkarłatnego Króla. Ale jego lojalność dla fundacji póki co jeszcze się trzyma. Niedługo. W ostatnim wywiadzie ze Spivakiem dr Montauk pękł całkowicie. Dowiedział się bowiem jeszcze jednej, najbardziej druzgocącej rzeczy. Pamiętacie to, jak mówiłem, że Rada O5 próbowała zatuszować fakt, że to nie Szkarłatny Król był pierwszym SCP, a SCP-173 rzeźba? Otóż tragiczna prawda jest taka, że to nie fundacja SCP istnieje dlatego, że powstał Szkarłatny Król. To Szkarłatny Król powstał dlatego, że istnieje fundacja SCP. To właśnie jest prawo wycia. Gdy ktoś próbuje przeanalizować cały świat i zabezpieczyć wszystko, co anomalne, powstaje coś większego. Powstaje coś tak krwawego, jak zimna jest fundacja. I rośnie w siłę tym bardziej, im bardziej fundacja próbuje go zrozumieć. Dlatego właśnie SCP-001 nadano klasę bezpieczne. Ponieważ im bardziej fundacja próbowała zabezpieczyć króla i im bardziej był dla nich niebezpieczny, tym rzeczywiście wyrządzał więcej szkód. Głosy w głowach pracowników stawały się wyłomami w rzeczywistości i przejściami do innych światów. Coraz większe kataklizmy i istoty z innych wymiarów szturmujące bramy placówek fundacji. Jednak gdy oznaczono SCP-001 jako bezpieczny i przestano się nim interesować, sytuacja się nagle ustabilizowała. Dlatego Rada O5 chciała zatuszować historię o początkach fundacji, żeby nikt nie sądził, że Szkarłatny Król to zagrożenie. I dlatego też w opisie czytamy, że próbuje się on dostać do naszego świata nie od paru tysięcy lat, a od 300, czyli mniej więcej od momentu, w którym powstała fundacja. Ale teraz nikt już o nim nie myśli, więc nikt nie wie, skąd się wziął naprawdę i nie stwarza żadnego zagrożenia. Problem rozwiązany. Ale to nie wystarczy. I dr Montauk o tym wie. Deepesh Spivak jednak miał rację. Rada O5 nie rozumie prawa wycia. Nie wiedzą, że klasyfikacja bezpieczna nic nie zmieni. Szkarłatny Król prędzej czy później i tak nadejdzie, jeśli fundacja będzie się rozwijać. Jeśli nie będzie brutalna, jeśli nie będzie się rządzić prawem krwi. Tak jak Robert, tworząc procedurę 110 Montauk w zemście za utraconego brata. I tak jak postąpił z Deepeshem Spivakiem pod koniec ich rozmowy. Doktor Montauk pękł. Powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz. Czy to wy zabraliście Jacoba? Nie mieliśmy pojęcia, kim on w ogóle... I tak zakończyło się życie Deepesha Spivaka. Coś w doktorze Montauk pękło. Prawo wycia zadziałało, a prawo krwi wzburzyło doktora fundacji, aby odebrał życie w akcie nienawiści. Ostatni dokument raportu to notatka od doktora Montauk. Pisze w niej, że w końcu zrozumiał, kim jest Szkarłatny Król i czym się kieruje. I zrozumiał, że fundacja jest ślepa i nie umie się przed nim obronić. Opisuje ludzi fundacji jako pustych. Wszyscy tacy sami i masowo produkowani jako produkt cywilizacji, produkt prawa betonu. Teraz już rozumie, że żeby zabezpieczyć największe zło we wszechświecie, musi pozwolić prawu wycia zachować balans sił. Wiem, że ta ścieżka jest zła. A przynajmniej to jest jakaś ścieżka. Z myślami i modlitwami. Robert Montauk. Dziecko Szkarłatnego Króla. Kim jest Szkarłatny Król? To tarcie między teraźniejszością a przeszłością. Między naszym wyobrażeniem krwawych, zamierzchłych czasów, a zimną i przytulną nowoczesnością. Im bardziej rośnie w siłę fundacja i nasza cywilizacja, chcąca wszystko zrozumieć i uporządkować, tym bardziej rośnie w siłę Szkarłatny Król, chcący zniszczyć egzystencję. Tym więcej pęka łańcuchów, tym więcej dziewczyn rodzi abominacje i tym więcej urn historii zapada w pamięć. Aż w końcu 7. pieczęć zostanie złamana. I wtedy właśnie nadejdzie Szkarłatny Król.